Hej, w dzisiejszej audycji odpowiemy sobie na pytanie jednego z moich słuchaczy, który zapytał, jak powiedzieć poprawnie po angielsku na wyspie. Czy to będzie in the island, czy on the island? Temat jest o tyle ciekawy, że czasami odpowiednikiem polskiego na po angielsku może być in, czasami on, a niekiedy to. Kiedy używać którego z tych słów i jak będzie poprawnie na wyspie? O tym wszystkim opowiemy sobie dzisiaj. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą i w każdy poniedziałek publikuję nowe nagranie na temat języka niemieckiego, w środy uczymy się hiszpańskiego, a w piątki angielskiego. Chcesz ułatwić sobie naukę języka? Kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco. Zanim odpowiemy sobie na tytułowe pytanie, jak mówić poprawnie na wyspie, przyjrzyjmy się poprawnej wymowie słowa wyspa, bo słowo to po angielsku wymawia się właśnie island, czyli bez tego dźwięku sy, który zapisuje się za pomocą literki sy, bo słowo to zapisuje się jako Island, tylko tej literki nie czytamy. Gdybyście przeczytali to słowo z literką sy i powiedzieli Iceland, wtedy tak naprawdę byście powiedzieli coś innego, bo Iceland to jest Islandia. Islandia po angielsku też zapisuje się nieco inaczej, bo zapisuje się ice land. Czyli podsumowując, island to jest wyspa, z kolei Iceland to jest Islandia. A teraz już odpowiadając na nasze tytułowe pytanie, jak będzie poprawnie in the island czy on the island, odpowiadam, to zależy. Obie wersje są poprawne, jednak użyjemy albo jednej, albo drugiej w zależności od tego, co chcemy przekazać. Kiedy więc powiedzieć in the island? In the island użyjemy, kiedy mamy na myśli wyspę jako swego rodzaju obszar administracyjny, czyli kiedy wyspa będzie czymś w rodzaju na przykład województwa albo państwa. Czyli powiemy na przykład in Majorca, na Majorce, albo in Tenerife, na Teneryfie, ewentualnie in the Hawaiian Islands, czyli na wyspach hawajskich. Bo wyspy hawajskie, ten zbiór wysp, tworzy swego rodzaju właśnie obszar administracyjny. Powiemy też in Iceland, czyli na Islandii, bo Islandia jest też wyspą. I dlaczego w takich wypadkach mówimy in? Jest to analogiczne do tego, jak mówimy o miastach czy o państwach w języku angielskim, bo powiemy też przecież in New York, w Nowym Jorku, czy in the USA, w Stanach Zjednoczonych. Czyli podsumowując, kiedy jakaś wyspa jest swego rodzaju obszarem administracyjnym, wtedy używamy słowa in, żeby powiedzieć, że jesteśmy na tej wyspie. Jest to właśnie analogiczne do miast i państw. Takim skrótem myślowym, może nie zawsze będzie to poprawne, ale w większości przypadków tak, kiedy mówimy o dużych, znanych wyspach, takich wyspach, które są kurortami, jak właśnie Majorka, czy też Hawaje, albo Wyspy Kanaryjskie. W większości przypadków użyjemy właśnie słowa in. Przejdźmy teraz do tego, kiedy po angielsku użyjemy wyrażenia on the island. I takiego wyrażenia użyjemy wtedy, kiedy mamy na myśli wyspę jako swego rodzaju obszar czy też twór geologiczny, czyli kawałek ziemi otoczony ze wszystkich stron wodą, ale nie miejsce, które ma własne urzędy, własną administrację. Czyli będziemy tak zazwyczaj mówili o mniejszych wyspach. Żebyśmy to sobie lepiej wyobrazili, dam wam przykład pewnej wysepki, która znajduje się koło Majorki. Kiedyś mieszkałem na Majorce i jakieś 800 metrów od brzegu była malutka wysepka, na której była latarnia. Ta wysepka nie miała żadnej oddzielnej administracji. Ona należała do Majorki i była przez tą Majorkę administrowana. To po prostu był skrawek ziemi, który wystawał z wody koło Majorki. I będąc na takiej wyspie, to
powiemy po angielsku po prostu I'm on the island, czyli ja jestem na tej wyspie. Podobnie powiedzielibyśmy na przykład o wyspie Robinsona Crusoe, który też znalazł się na jakimś płachetku ziemi, który gdzieś był zagubiony na morzu. Jednak ta wyspa nie stanowiła ani kraju, ani województwa, ani części jakiegoś państwa. Więc Robinson Crusoe lived on an island, czyli Robinson Crusoe żył na wyspie. Podobnie też mówi na przykład Richard Branson w wywiadach o swojej wyspie, na której mieszka. Jak posłuchasz wywiadu, usłyszysz, że wymawia here on Necker Island, czyli tutaj na wyspie Necker. Czyli podsumowując, kiedy wyspa jest miastem, państwem, województwem, jest po prostu obszarem administracyjnym, powiemy in the island. Zazwyczaj będzie to dotyczyło dużych wysp, takich, które są kurortami lub zbiorów wysp jak Wyspy Kanaryjskie czy Baleary. Z kolei, kiedy mamy na myśli wyspę jako po prostu kawałek ziemi wystający z wody, ale niekoniecznie jako obszar administracyjny, wtedy powiemy on the island. A skoro już to mamy jasne, chciałbym jeszcze tutaj dodać troszeczkę oliwy do ognia i zauważyć, że po polsku mówimy jestem na wyspie, ale też lecę na wyspę. I te wyrażenia typu idę na basen czy lecę na wyspę, gdzie po polsku mamy słowo na, często są powodem błędów u osób, które mówią po angielsku, bo wiele osób chce tłumaczyć angielskie słowo, polskie słowo na angielskie on. Jednak on używamy zazwyczaj, kiedy mamy na myśli znajdowanie się na czymś, czyli na przykład the computer is on the table, komputer jest na stole, albo I'm on the beach, ja jestem na plaży. Jednak kiedy macie na myśli to, że idziecie do jakiegoś miejsca, po angielsku użyjemy słowa to, bez znaczenia, czy po polsku mówimy do, czy na. Zauważcie, że zdanie idę do sklepu przetłumaczymy na I'm going to a shop. Z kolei idę na plażę przetłumaczymy na I'm going to a beach. Czyli w obu wypadkach użyjemy po angielsku słowa to. Bez znaczenia na to, czy po polsku jest na, czy do. Podsumowując, za każdym razem jak idziemy do jakiegoś miejsca, to po angielsku używamy słowa to. Dając więcej przykładów, możemy powiedzieć na przykład come to the Canary Islands, czyli przyleć na Wyspy Kanaryjskie, albo I'm going to the swimming pool, czyli idę na basen. We wszystkich tych wypadkach jest to. Kiedy powiemy o going on, kiedy mamy na myśli jakieś wydarzenie, jakiś event, czyli czasami mamy takie właśnie wyjątki w języku i powiemy też po angielsku I'm going on a date, idę na randkę, albo we are going for pizza, idziemy na pizzę. Tylko w tych wypadkach nie używamy słowa to, ale używamy słów on i for. Z tego względu, że tak naprawdę mówimy o swego rodzaju wydarzeniu, evencie. Nie mówimy, że idziemy do konkretnego miejsca, bo wtedy byłoby to, tylko że po prostu idziemy na jakieś wydarzenie, jakim jest randka czy pizza. I na dobrą sprawę to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Jeszcze raz podsumowując, in the island będzie znaczyło na wyspie, jak wyspa jest rejonem administracyjnym. On the island to będzie na wyspie, jak wyspa jest swego rodzaju obszarem geologicznym. To the island znaczy na wyspę, kiedy mówimy, że lecimy na wyspę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka lub za wysłuchanie go w formie podcastu. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Dzięki temu zaczniesz dostawać na bieżąco informacje o kolejnych pomocnych odcinkach. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę zapytajpoliglotę.pl i zostawisz tam swój mail, otrzymasz ode mnie za darmo pierwszy rozdział mojej książki Praktyczny język w podróży w trzech językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz nagrania audio.
Ponadto otrzymasz ode mnie unikalne nagranie Sekret Poligloty, w którym opowiadam, jak nauczyłem się 6 języków obcych i jak uczę się nowych języków w ciągu miesięcy. Chcę, żeby audycja Zapytaj Poliglotę była dla Ciebie jak najbardziej pomocna. Dlatego jeżeli masz pytania dotyczące nauki języków, napisz mi o nich w komentarzach. Być może w następnym odcinku odpowiem właśnie na Twoje pytania. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia.